własna działalność gospodarcza, a może śledzenie ofert pracy na tablicy ogłoszeń, a może wreszcie zmiana naszego zawodu. Przed takimi dylematami często stajemy. O tym, jaka jest rola powiatowych urzędów pracy w Polsce, jaka jest rola powiatowego urzędu pracy w Grudziądzu, o tym, jakie środki pozyskuje ta instytucja, już za chwilę w programie. To jest Skaner Grudziądza, Sylwia Jarmołkiewicz. Witam i zapraszam. Ze mną jest już dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu, pan Tomasz Pacuszka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie dyrektorze, no właśnie, my dzisiaj zastanawiamy się nad tym i myślę, że nasi widzowie często zadają sobie takie pytanie, jaka jest rola powiatowych urzędów pracy? Urzędów pracy, które powstały, przypomnijmy, w latach 90. Tak, ta rola przez te 12 lat nie zmieniła się. Urzędy pracy prowadzą pasywną politykę rynku pracy, czyli wypłacają zasiłki dla osób bezrobotnych, jak również zajmują się taką aktywną polityką rynku pracy, czyli aktywizują osoby bezrobotne przy wsparciu środków Funduszu Pracy. Pozyskiwanie funduszy tych zewnętrznych przez Powiatowy Urząd Pracy pozwala na to, aby te osoby pozostające bez pracy, osoby, które tej pracy jak najbardziej poszukują, mogły skorzystać również z różnych instrumentów. Tak, oczywiście osoby bezrobotne, które udają się do Urzędu Pracy, oczywiście mają kontakt w ciągu 7 dni z doradcą zawodowym, który ukierunkowuje lub już ma dla nich ofertę pracy, jeżeli są takie potrzeby pracodawców, czyli jest ta rola Urzędu Pracy, który pomaga pracodawcy znaleźć odpowiedniego kandydata. Oczywiście ten kandydat musi spełniać pewne kryteria, które odpowiadają pracodawcy, czyli musi być, mieć odpowiednie kwalifikacje. Jak również, tak jak pani redaktor powiedziała, jest pomoc przy wsparciu ze środków Funduszu Pracy, czy też Europejskiego Funduszu Społecznego. Tutaj należy nadmienić, że pracodawcy utworzyli 3,5 tysiąca miejsc pracy dzięki wsparciu Urzędu Pracy. Miasta Grudziądza i powiatu grudziądzkiego. Myślę, że to jest bardzo duża liczba. To są trwałe miejsca pracy, które dalej funkcjonują, powstały zakłady. Może to nie jest duże wsparcie, ale zawsze pracodawcy. My jesteśmy od tego, żeby tworzyć ten klimat dla pracodawców, żeby opłacało się też pracodawcom zatrudniać odpowiednie osoby bezrobotne. Bezrobotna osoba, która szuka zajęcia, ona jest czasami już zdenerwowana, zmęczona, bo to są pewne obowiązki, tak? Więc powiatowe urzędy pracy też od państwa osób, które tej pracy poszukują, czegoś wymagają, tak? To nie są tylko przywileje, ale też pewne zobowiązania. Tak, osoba bezrobotna, która faktycznie szuka pracy, musi przychodzić na wyznaczone terminy, musi brać udział w giełdach pracy, przychodzić na różnego rodzaju zajęcia aktywizacyjne. I wtedy faktycznie przygotowujemy te osoby bezrobotne do ponownego wejścia czasami na rynek pracy, bo tak, faktycznie osoby przychodzą do Urzędu Pracy, czasami są zrezygnowane, faktycznie nie zawsze pracodawcy potrzebują, a osoby są na tak zwanym bezrobociu przymusowym, gdzie faktycznie nie mogą znaleźć tej pracy. Ale ci, którzy faktycznie chcą, szukają i słuchają tych rad doradców zawodowych, liderów klubu pracy, najczęściej znajdują pracę. Jeżeli tylko zgłasza się zapotrzebowanie, jest zgłoszone zapotrzebowanie, jest popyt na pracę, automatycznie te osoby są w pierwszej kolejności już przygotowane do takiego wystąpienia przed pracodawcą i bardzo często znajdują zatrudnienie. W ostatnim czasie w Grudziądzu powstało kilka zakładów, znaczących zakładów, które również zatrudniły osoby bezrobotne. To ma jakiś wpływ na statystyki wasze? Oczywiście obecnie stopa bezrobocia w mieście Grudziądzu wynosi 20%. No w historii jest to spadek dosyć znaczący. Przewidujemy, że na koniec października ta stopa bezrobocia zejdzie poniżej 20%. Bardzo często wiele osób mówi, że ta stopa bezrobocia jest prawie 30%, 28%. W Grudziądzu ta stopa bezrobocia według Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 20% i spada. Myślę, że to jest dzięki tym środkom i wsparciu przedsiębiorców, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, że one mogły zaistnieć na rynku pracy. To powtarzam jeszcze raz, urzędy pracy są od tego, żeby tworzyć klimat, atmosferę dla pracodawców, żeby skorzystały ze środków i tworzyły miejsca pracy akurat w Grudziądzu, a nie może w innych okolicznych miastach. Panie dyrektorze, no właśnie, prezesi wielu firm, często pewnie albo przedstawiciele tych firm bywają u pana i mówią, oto potrzebujemy, nie wiem, 20-40 pracowników, a jeśli więcej, to tylko się cieszyć.
już, teraz. I co wtedy, kiedy macie pewnie listę osób bezrobotnych i nie zawsze te osoby mają kwalifikacje? Co wtedy? Czy są kierowane na jakieś kursy kwalifikacyjne, czy też firmy organizują takie szkolenia również? My jesteśmy w stałym kontakcie, nie tylko, że pracodawca przychodzi, jesteśmy w stałym kontakcie z pracodawcami lokalnymi, prezesami firm, którzy określają na bieżąco potrzeby, kogo będą potrzebowali w najbliższych perspektywach czasu i staramy się przygotować dla nich te osoby bezrobotne, oczywiście sfinansować koszty szkolenia, bo dzięki tym kwalifikacjom te osoby znajdą pracę, a pracodawca będzie szczęśliwy, że ma osobę do pracy przygotowaną. Niektórzy mówią szkolenia, dobrze, i co dalej? Że te szkolenia czasami są tak nad wyraz. Ja chcę powiedzieć, że my akurat jesteśmy urzędem, który wydaje bardzo mało środków na szkolenia, typowo pod potrzeby pracodawców, czyli nie wydajemy środków finansowych po to, żeby tylko przeprowadzić szkolenie, to jest pod potrzeby lokalnego rynku pracy. Jeżeli jest taka potrzeba, finansujemy takie szkolenia, czy też indywidualne, gdzie jest uprawnienie od pracodawcy i wtedy jesteśmy w kontakcie z pracodawcą, osoba zdobywa uprawnienie i znajduje stałą pracę. Panie dyrektorze, wy jako pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy często spotykacie się z opinią taką społeczną ludzi niezadowolonych, często narzekających, że tej pracy po prostu w Grudziądzu nie ma. Z czego to wynika? Z braku właśnie wiadomości na temat sytuacji na rynku pracy w Grudziądzu, czy też takiego powszechnego, tej powszechnej opinii, bo gdzieś były rankingi i Grudziądz był na niechlubnym pierwszym miejscu kiedyś? Ludzie zawsze będą niezadowoleni i pewnie mają w części rację, ponieważ bardzo często szukają pracy i tej pracy faktycznie nie mogą dostać, bo nie ukrywam, że 20% stopa bezrobocia to jest nadal bardzo wysoka stopa bezrobocia, jest mniejsza niż w latach poprzednich, ona spadła o jakiś tam procent, ale my nie jesteśmy od tego, że nagle przyjadą fabryki. Tak jak powiedziałem, my pośredniczymy między pracodawcą, tym, który jest na terenie, z tymi firmami, a osobami bezrobotnymi. Jeżeli będzie taki popyt, zapotrzebowanie na pracowników, my jesteśmy od tego, żeby zrealizować, znaleźć najlepszych ludzi dla pracodawcy, żeby i ostatecznego wyboru dokonuje zawsze pracodawca. Co się dzieje, kiedy do was dociera informacja, że oto jakiś duży zakład przygotowuje się do grupowych zwolnień? To jest zawsze niepokojący sygnał i reagujecie zdecydowanie wcześniej? Tak. Jeżeli taki sygnał trafia, że któryś z lokalnych pracodawców, który z nami współpracował, ma problemy, dostajemy taki sygnał, błyskawicznie udaje się doradca, pośrednik pracy, przeprowadza rozmowy z tymi osobami i proponujemy im różnego rodzaju wsparcie, czyli też te duże właśnie dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. To jest jakby pierwszy kontakt, kiedy osoby te potencjalnie zagrożone bezrobociem mają już kontakt z pracownikami Urzędu Pracy. Panie dyrektorze, my dzisiaj skupiamy się właśnie na tych różnych formach wsparcia, które oferuje Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu i właśnie mówiąc o tych przedsiębiorcach, o ludziach, którzy postanowili rozpocząć tę działalność gospodarczą. Czy oni później wracają do was? Czy macie jakąś kontrolę nad tym, co się dzieje? Bo ja wiem, że jest 12 miesięcy, gdzie trzeba ten status utrzymać, aby tej dotacji nie zwracać. Czy macie kontrolę, co się dzieje później z nimi? Czy oni też mogą liczyć na dalsze wsparcie? Czy to jest definitywny koniec, raz, jednorazowa dotacja i na tym się wszystko kończy? Znaczy się to nie zupełnie tak. Środki są przydzielane, obowiązki osoby bezrobotnej, która otrzyma takie środki na rozpoczęcie, jest prowadzenie jej przez okres 12 miesięcy. Oczywiście od wielu lat prowadzimy badania wspólnie z Urzędem Skarbowym, gdzie weryfikujemy, czy te działalności są prowadzone i muszę powiedzieć, że na 2,5 tysiąca udzielonych dotacji od 2004 roku 70% tych działalności dalej jest prowadzonych. Myślę, że to jest efekt dosyć duży. Oczywiście to nie będzie odnotowane jakby w statystykach, bo był też kryzys, były, kiedy firmy padały, ale tyle dotacji udzieliliśmy, czyli 2,5 tysiąca, z czego 70% nadal prowadzi tą działalność gospodarczą. Dziękuję panie dyrektorze. Dziękuję na bardzo. Ten czas. Proszę państwa, rozmawiamy dzisiaj o sytuacji na rynku pracy w Grudziądzu, a o to, jak ocenia Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu, wojewódzka placówka, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, o tym, jak Grudziądz radzi sobie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Już za chwilę. Nie da się ukryć, że rzeczywiście Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu należy do liderów, jeżeli chodzi o pozyskiwanie dodatkowych środków, tak, na aktywizację osób bezrobotnych. Zarówno jeżeli chodzi o Fundusz Pracy, bo w ramach środków Funduszu Pracy minister ma swoją rezerwę, do której można składać wnioski. Oczywiście
warunkiem, że te wnioski dotyczą grup określonych przez ministra. Powiatowy Urząd Pracy pozyskał bardzo dużo środków. Na dzisiaj to jest kwota prawie 4 milionów dodatkowych pieniążków. Natomiast jeszcze jest szansa na to, że ponad 1 000 000 złotych jeszcze do końca roku pozyska, ponieważ taki wniosek został złożony. Ale to jest jakby jedna działka i tutaj wszystkie powiatowe urzędy pracy takie wnioski mogą składać. Rzeczywiście Grudziądz jest powiatem, który składa tych wniosków najwięcej w skali całego województwa. Natomiast jest też druga pula środków i to są środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie ukrywam, że trudniejsze w pozyskaniu, bo tutaj trzeba napisać dobry projekt, trzeba wygrać konkurs i tutaj też PUP jest aktywny w tym zakresie, tak? Ma najwięcej podpisanych umów, jeżeli chodzi o aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Też sięga po projekty takie nietypowe, czyli projekty, które są konieczne do realizacji z partnerami, w tym z partnerami zagranicznymi. Ostatnio jest realizowany taki dosyć ciekawy projekt dotyczący aktywizacji osób starszych w oparciu o doświadczenia holenderskie. To partnerstwo i cały projekt, myślę, że jest postrzegany dosyć dobrze przez też osoby, które w nim uczestniczą, ponieważ rzeczywiście ta aktywizacja jest taka skuteczna w oparciu też o współpracę z pracodawcami. Ostatnio ta różnica, jeżeli chodzi o rozpiętość stopy, my tak to określamy na poziomie wszystkich powiatów i stopy dla województwa, ta rozpiętość się zmniejsza i może to nie jest jakaś olbrzymia skala, natomiast rzeczywiście widać, że coś w mieście, w powiecie drgnęło. Widać, że jakby tutaj zaangażowanie jest bardzo duże i też myślę, że inne czynniki poza jakby pozyskiwanymi środkami zaczęły odgrywać rolę, bo też w jakiś sposób Powiatowy Urząd Pracy podjął pewne działania. Może to nie zabrzmi dobrze, natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko one są ważne z punktu widzenia osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Działania takie trochę dyscyplinujące osoby bezrobotne. Jednak no, pewna część osób, która jest zarejestrowana w powiatowych urzędach pracy, nie jest zainteresowana podjęciem pracy. No taka jest prawda. I widać, że tutaj też w tym obszarze Powiatowy Urząd Pracy podjął pewne działania w porównaniu ze skalą dla całego województwa. Takich osób, które widać, że odmawiają podjęcia zatrudnienia i one niestety są wyłączane z ewidencji. Ale też jest widoczny wzrost podjęć pracy niesubsydiowanej, co jest ważne z punktu widzenia miejsc pracy tworzonych poza działalnością PUP-u, poza finansowanymi działaniami z Powiatowego Urzędu Pracy. I widać, że tu jakby dużą rolę odgrywa dobra współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z pracodawcami. A z nami jest już pani Ewelina Wójcik, pośrednictwo pracy, doradca. Witam serdecznie. Pani Ewelino, my dzisiaj mówimy o różnego rodzaju formach wsparcia, o działaniach, które podejmował w ostatnim czasie Powiatowy Urząd Pracy. Pani ma taki bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi. Oni przychodzą z różnym nastawieniem, prawda? Czasami są bardzo spokojni, a czasami po prostu już zdenerwowani tą sytuacją. Wcale nie ma co się dziwić, bo jeśli ktoś bardzo długo poszukuje tego zajęcia, czasami traci cierpliwość, prawda? Jak wyglądają te bezpośrednie kontakty? Tak, oczywiście zdarzają się i klienci bardzo nerwowi, klienci mniej nerwowi. No, staramy się zarówno z jednymi, z drugimi porozmawiać, doradzić. Osoba, która rejestruje się po długiej przerwie, bo pracowała, nie potrafi odnaleźć się w Urzędzie Pracy, staramy się pomóc. Taka osoba trafia do doradcy zawodowego. Doradca zawodowy diagnozuje osoby pod kątem potrzeb szkoleniowych, przekwalifikowań. Czasami taka osoba już nie pamięta, jak napisać profesjonalne dokumenty aplikacyjne. Czyli też mamy takie szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, gdzie na nowo przypominają sobie pisanie CV, listu motywacyjnego, czyli tych podstawowych dokumentów aplikacyjnych. Diagnozujemy pod kątem szkoleń zawodowych, szkoleń komputerowych, wszelkiego rodzaju wsparcie. Mogą te osoby otrzymać od nas w postaci na przykład skierowania na staż, skierowania w ramach doposażeń utworzonych nowych stanowisk pracy. Mamy takie wsparcie jak zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych. Czy analizując te wszystkie pomysły na biznes, tak, te wszystkie projekty, biznesplany, wy też właśnie diagnozujecie, czy taka firma ma szansę przetrwać na rynku, bo jeśli ktoś chce założyć, nie wiem, działalność, która no, wydaje się już z góry, że może nie przetrwać dłużej niż rok.
Czy to też bierzecie pod uwagę, że na przykład przychodzi potencjalny przedsiębiorca z ciekawym biznesplanem, ale jakże nierealnym na grudziąckie warunki? Z pewnością jest to diagnozowane też w perspektywie czasu, ponieważ jeżeli ten pracodawca otrzyma dotację na taki profil działalności, to w perspektywie będzie chciał zatrudniać pracowników. Czyli też my musimy zdiagnozować, czy w ogóle w bazie danych Urzędu Pracy będą takie osoby, które w przyszłości będzie chciał ten potencjalny przedsiębiorca zatrudnić. Także na pewno to jest diagnozowane. Pomysły są różne, liczą się najbardziej innowacyjne, kreatywne i realne. Natomiast czasami pracodawca, przedsiębiorca, który taką firmę otworzy, nie udaje się i musi niestety wrócić do Urzędu Pracy jako znowu osoba bezrobotna, aczkolwiek nie jest też pozostawiony samemu sobie, może liczyć na inne wsparcia, już nie na dotacje, na rozpoczęcie, ponieważ to są środki jednorazowe. Zapraszam teraz na spotkanie z przedsiębiorcami, którzy rzeczywiście wzięli sprawy w swoje ręce i postanowili założyć działalność gospodarczą. Jak im to wyszło? Już za chwilę. Wystawiłam na rynek niszowy. Chcieliśmy wprowadzić coś takiego na rynek grudziącki, czego jeszcze nie ma i co dopiero się rozkręca w Polsce. Postawiliśmy też na franczyzę. Chcieliśmy, żeby to była sieć franczyzowa, ponieważ wiadomo, że bez doświadczenia jakiegokolwiek pomoc od strony franczyzodawcy jest bardzo duża. Planowaliśmy w sumie dość długo z mężem otwarcie działalności tego typu, aczkolwiek przez 3 lata czekaliśmy, aż właśnie Alfa się rozpocznie budowę, więc wcześniej były plany może na Śródmieście, gdzieś w centrum, ale jednak zdecydowaliśmy, żeby to było w Alfie, czekaliśmy na wybudowanie. Okazało się w międzyczasie na moją korzyść, że rozpoczął się projekt dofinansowania z Unii Europejskiej, z Urzędu Pracy, że można z niego skorzystać. Była dość duża kwota do zdobycia, do wypracowania, około 400 tysięcy złotych. Także dzięki właściwie dofinansowaniu można było rozpocząć tę działalność, tak? I zakupić stoliki, krzesła, sprzęt gospodarstwa tutaj do lokalu. Szkolenia przed dofinansowaniem, przed zdobyciem pieniędzy bardzo mi pomogły w uświadomieniu sobie w ogóle wielu rzeczy, chociażby i finansowych, księgowych. Tak. Po roku zdecydowałam na rozwój, wzięłam doposażenie stanowiska pracy, też z Urzędu Pracy, około 20 tysięcy raz, przez to mogłam zatrudnić pracownika. Rynek grudziącki jest otwarty na wszystkie młode i takie ciekawe osoby, także jeszcze jest tutaj dużo do zrobienia. Pieniądze w Urzędzie Pracy tylko czekają. Także myślę, że jak wszyscy razem dobrze zadziałamy, to bardzo dobrze się Grudziądz rozwinie. Pracuję w firmie, występuję w firmie pani Dagmary. Firma dostała dofinansowanie z Unii Europejskiej przez Powiatowy Urząd Pracy właśnie. Dzięki temu ja też mam stanowisko pracy. Najpierw odbyłam staż, teraz jestem zatrudniona. Uważam, że jeżeli ktoś chce, to znajdzie pracę. Tylko trzeba chcieć, trzeba mieć pomysł na siebie, trzeba, nie wiem, szukać tej pracy. Trzeba po prostu pomyśleć trochę, nie? I mieć dużo chęci. Tak jak ja szukałam, aż udało mi się. Przeprowadzali ankietę, czy potrzebna jest mienia parowa w Grudziądzu. I z tej analizy wywnioskowali, że potrzeba, dlatego stworzyli tę mynię. Nasza mynia jest pierwszą mynią parową w Grudziądzu. My dzisiaj mówimy o rynku pracy, mówimy o przedsiębiorcach, więc trudno nie zadać pytania przedstawicielowi przedsiębiorcy, jak to jest z pozyskiwaniem nowych pracowników. Czy rzeczywiście oni chcą pracować? Czy jest zainteresowanie w takim czy innym zakładzie? Niewiele osób zgłasza się bezpośrednio do działu kadr. Są to zazwyczaj osoby, które trafiają przypadkowo.
ponieważ borykamy się z brakami zasobów ludzkich, postanowiliśmy poprzez Urząd Pracy zorganizować giełdę, bo wtedy mamy pewność, że osoby, które zostały przez pracownika Urzędu Pracy zaproszone na spotkanie, że na pewno będą, tak? Bo im zależy na tym, żeby nie zostać skreśleni z, prawda, jako osoba bezrobotna. Te giełdy z jednej strony mają nam dać pewność, że spotkamy się z odpowiednią grupą pracowników, kandydatów na pracowników, no ale też muszę stwierdzić, że są to osoby, którym nie zależy na pracy. Przychodzą, bo zostały wezwane, natomiast albo powołują się tutaj na nieodpowiednie godziny pracy, albo na nie taki typ umowy, albo na zbyt monotonną pracę. Powodów jest wiele, tak, dla których nie chcą podejmować tej pracy. My jako zakład mamy zamówień w zasadzie w każdym miesiącu bez liku, no ale tutaj jest problem jednak osób, których po prostu nie możemy znaleźć na rynku. I to są pracownicy, których my jesteśmy w stanie sami przyuczyć do pracy na poszczególnych stanowiskach. Tak? My nie szukamy fachowców, dlatego że jako zakład MSU, który produkuje tutaj nie tylko w Grudziądzu, ale w województwie kujawsko-pomorskim, jesteśmy jedynym zakładem producentem podeszw do butów. Wiemy, że nie będziemy mieli pracowników przygotowanych do pracy na naszych trzech podstawowych wydziałach. I wiedząc, szukamy tylko osoby chętne do pracy. My jesteśmy sami w stanie przeszkolić, przyuczyć, nawet dać tym pracownikom odpowiedni zawód obuwnika, czy to pracując na wydziale poliuretanów czy termokauczuku. No ale tak jak powiedziałem na wstępie, niewiele osób decyduje się, żeby pracować w naszym zakładzie.